W dniu dzisiejszym podsumowaliśmy pierwszy semestr Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego 2021-2022. Mali studenci w dniu dzisiejszym mogli wziąć udział w warsztacie, podczas którego mieli okazję zobaczyć prawdziwe sowy. Dostałam zaproszenie od Uniwersytetu Dziecięcego na przeprowadzenie zajęć z moimi podopiecznymi. Tu mamy akurat Emera, sowy płomykówkę. Dlaczego akurat taki temat? Zbliża się bardzo ciężki okres dla ośrodków rehabilitacyjnych, czyli okres lęgowy, kiedy bardzo dużo ludzi zabiera młode podloty. Mam nadzieję, że uczestnicy dzisiejszych warsztatów raz, że mieli okazję poznać sowy, ich biologię, ale będą mogli przekazywać tą wiedzę dalej, by właśnie chronić te zwierzęta. No i przede wszystkim nie zabierać tych podlotów, bo wtedy im zabieramy szansę na życie w przyrodzie. Było mi bardzo miło i mam nadzieję, że do zobaczenia. Te zajęcia są bardzo ciekawe i bardzo lubię na nie chodzić, ale najbardziej mi się podobały z sobą. Tak ten mniejszy mi się podobał, ten większy mnie naprawdę zdziwił. Drugie zajęcia po rozdaniu dyplomów to już zabawa. Michał Przybyłowicz i zagadki. Kolejne spotkanie dzisiaj, które zakończyło się świetną zabawą dla wszystkich dzieciaków, które są jak zwykle aktywne, niezmordowane. Moja rola polegała na przeprowadzeniu animacji, trochę tańców i różnych zabaw na zakończenie pierwszego semestru. Biblioteka Publiczna w Piasecznie bardzo serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do wzięcia udziału w nowym semestrze, gdzie oprócz nauki jest doskonała zabawa. Thank you.